Cześć, witam Was w kolejnym ogrodowym odcinku na kanale Rootblock. Dzisiaj kolejna kosiarka, tym razem od Segwaya, Navimov i105, która naprawdę miło zaskakuje, przynajmniej na papierze. Sprawdźmy, jak wypada w praktyce. Szybka budowa samego urządzenia. Segway stawia raczej na funkcjonalność, a nie na bajery i to jest ok, bo te kosiarki nie potrzebują wodotrysków, one mają spełniać swoje zadanie. Mamy manualne sterowanie ostrzami i to jest tak naprawdę taki wyróżnik tej kosiarki. Ona ma takie koło tutaj, które jest podświetlane, gdyż jednocześnie informuje nas o statusie samego urządzenia. Manualna regulacja od 2 do 6 cm, nie ma tutaj żadnych milimetrów i tak dalej. Jest po prostu od 2 do 6, oczywiście ze skalą co 10, więc możemy sobie precyzyjnie ustawić. My dzisiaj przyjmiemy 4 cm. Taki standardzik. Jeśli chodzi o wyświetlacz, podstawowy z minimalną ilością kolorów, jest na przykład status baterii, który jest kolorowy, natomiast macie 3 przyciski i podstawowy status kosiarki. Jest oczywiście przycisk bezpieczeństwa i żadna klapka się tutaj nie otwiera, to wszystko jest zabudowane, natomiast jest to błyszczące, więc no, mogę się delikatnie obawiać o rysy, ale umówmy się, przy kosiarce nie jest to zbyt wielka wada. Mamy także system Vision Fence, czyli po prostu oko kamery, które pozwala rozpoznawać aż do 150 obiektów za pomocą AI. I tutaj jest miłe zaskoczenie, bo to jest dość dużo. Ta kamera też pozwala pozycjonować na bieżąco, czyli w momencie, kiedy mamy słabszy sygnał GPS, kiedy zmieni się coś nagle w naszym ogrodzie, zwierzaki, dzieciaki, zabawki i tak dalej, no to kamera rozpoznaje obiekty i zmienia trasę na bieżąco, dodatkowo jakby wspierając się GPS-em, więc fajne jest to, że poza tradycyjną metodą pozycjonowania, jaką jest antena RTK, mamy jeszcze no jakby wspomaganie AI-em. Uważam, że to jest absolutny must w dzisiejszych czasach, ta kamerka musi być w kosiarce, dlatego że tyle dzieje się na ogrodzie, że warto mieć po prostu dodatkowe oko, tak to nazwijmy. Super, że to jest, super, że jest 150 przedmiotów do rozpoznawania. Zobaczymy zaraz, jak to będzie działało. Fajnie to wygląda, generalnie podoba mi się design tej kosiarki, bo ona jest taka podwyższona, masywna, ale nie jest zbyt długa. Generalnie uważam, że wygląda ładnie. Wszystko tutaj jest spójne i rzeczywiście te koła dodają tutaj elegancji i takiego akcentu, który znamy z Segwaya. Kosiarka będzie się poruszała tak, że te koła większe będą z przodu, więc automatycznie pokonywanie wzniesień i tak dalej do 30% nachylenia nie powinno być dla niej żadnym problemem. Zobaczmy, co ma pod spodem. A pod spodem mamy talerz, który nie jest zbyt szeroki. Mamy 3 ostrza, które też nie są zbyt długie, więc tutaj jeśli chodzi o szerokość koszenia, to będzie pewnie w okolicy 18 cm. Mamy 2 koła, które pomagają jej zawracać. Te koła nie muszą być super duże, te większe koła nadrabiają i one tutaj służą głównie za napęd. Całkiem spory bieżnik. Mam nadzieję, że nie będzie zbytnio wbijał się w trawę i rył. Słuchajcie, powiem Wam, że ciekawostka, ta kosiarka ma mega wypasioną aplikację i bardzo dużo funkcji, między innymi kontrola trakcji. Także możemy sobie kontrolę trakcji w kosiarce odpalić, żeby nam przypadkiem gdzieś tam po ogrodzie nie driftowało. Mamy certyfikację IP66, którą chwali się Segway. Rzeczywiście to urządzenie nie można zamoczyć. Ono także może kosić w deszczu, natomiast też w aplikacji definiujecie, jaki to ma być deszcz. Czy to jest mrzawka, czy to jest lekki deszcz, czy większy deszcz, więc fajne jest to, że ta kosiarka deszczu się nie boi, natomiast te warunki pogodowe dostosowujecie do swoich preferencji i oczywiście do tego, żeby nie szkodzić trawnikowi. Więc ta kosiarka też rozpoznaje przymrozki i inne warunki pogodowe, między innymi nawet silny wiatr, więc fajne jest to, że można tutaj wszystko dostosować, natomiast o tym powiem w teście praktycznym. Chodźmy do stacji, no i zaczynamy mapowanie. Jeśli chodzi o stację, no raczej standardowa budowa. Mamy 4 tylko śruby mocujące do podłoża. Zwykle tych śrub było więcej u konkurencji. Daszek, który chroni nam kamerę, a także złącze ładowania. Lampka statusu, no i oczywiście sama kosiarka, która w stacji wygląda całkiem estetycznie. Mamy oczywiście antenę RTK, jest to autorski system EFLS2.0. Antenę mocujemy w bardzo prosty sposób, ona jest mała, podłączamy zasilanie do stacji, a później sobie kabelki prowadzimy do zasilania 230 V. Mamy przedłużki 2 razy 10 metrów, więc tak naprawdę stację możemy swobodnie rozstawić, także antenę RTK, więc tutaj kable nas nie ograniczają. Do tego fajny bajer, bo dostajemy taką prowadnicę, żeby poprowadzić sobie kable, żeby nikt się o to nie potknął. To jest super. Oczywiście rzepy na prowadzenie przewodów. No i sam trójząb, który wchodzi idealnie w ziemię i zapewnia sztywność tej stacji. Fajnie, że ona jest taka mała i dyskretna. Dobrze to wygląda i nie rzuca się zbytnio w oczy. No dobrze, zaczynamy tworzenie mapy. Oczywiście tutorial. Informacja o możliwości wyznaczania granic, oczywiście podziału ogrodu na strefy. Obszar, w którym kosiarka nie będzie używała kamer, żeby zapewnić Wam prywatność. To wszystko mamy w tutorialu. Samokontrola kosiarki, wszystko działa, więc możemy zaczynać. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, ustaw ją w stacji ładującej i uruchom kalibrację. Kalibracja rozpoczęta.
Opanuj zdalne sterowanie kosiarką, jeżdżąc do przodu i do tyłu oraz skręcając. Najpierw ćwiczymy, później będziemy mapować. Fajnie jest to zrobione. W ogóle ta apka jedna z lepszych aktualnie kosiarkowych apek, jakie mieliśmy ostatnio na testach. Punkt początkowy sobie wyznaczymy w tym miejscu. Przejdź wzdłuż krawędzi, wróć do punktu początkowego, aby wyznaczyć wirtualną granicę. No, czyli klasyczek. Jedziemy. Oczywiście musimy podążać za kosiarką, żeby nie stracić połączenia Bluetooth. W przypadku mapowania producent zaleca do 20 cm. Zobaczcie, on na bieżąco, już korzystając z Vision Fence, trochę jak czujniki parkowania w Tesli, pokazuje mi granicę trawnika. Fajne. No i mamy to. Mapa szybko utworzona, rozmiar mapy 254 m2 na 500 m2, które jakby jest w stanie kosiarka w jeden dzień skosić. Maksymalny rozmiar obszaru roboczego dla tego modelu to jest 600 m2. Ładowanie do pełna tej kosiarki trwa 90 minut i wystarczy na około 60 minut koszenia według specyfikacji. Zobaczymy, jak to ona sobie poradzi, ile obszaru skosi. Natomiast, tak jak już mówiłem, 500 m2 to jest taka dzienna wydajność tego modelu. Dobrze, nie dodajemy żadnych obszarów wyłączonych. Klasycznie to nasze drzewko, niech ten Vision się wykaże. Zapisujemy mapę. Oczywiście musimy jeszcze utworzyć łącznik pomiędzy stacją a granicą strefy, ale możemy zrobić to automatycznie, więc kosiarka sobie sama to wyznaczy, tą dróżkę. Przez zapisywanie mapy. Gratulacje, wszystko się powiodło. Zamknij mapowanie. Powrót do stacji ładującej właśnie powinien nastąpić. Kosiarka ustawiona na 4 cm wysokości, 254 m2 zgodnie z jej wyliczeniami. Jeśli chodzi o samą aplikację, bardzo intuicyjna i bardzo prosta w obsłudze. Sporo informacji, sporo ustawień. Mamy tutaj oczywiście mapę i naszą główną strefę, to taki standard, natomiast jak wejdziecie w ustawienia, to poza oczywiście standardowymi ustawieniami, czyli harmonogram koszenia, macie możliwość także koszenia po zmroku, co nie jest oczywistością, bo nie każda kosiarka potrafi po zmroku kosić. Mamy zarządzanie mapą, raporty koszenia, są też podane w fajnej formie. Dodatkowo wspomaganie pozycjonowania kamerą, to o czym Wam mówiłem, czyli na bieżąco analiza tego, co dzieje się u nas w ogrodzie. Mamy także ustawienia Vision Fence wraz z ochroną zwierząt, czyli na bieżąco jesteśmy w stanie analizować to, co dzieje się na trawie. Jeśli pies się położy, że to kosiarka przed nim zawróci. No i tutaj moje ulubione, adaptacja do warunków pogodowych. Zobaczcie, macie ustawienia, jeśli chodzi o deszcz i czułość tego deszczu, czyli mrzawka, lekki deszcz, umiarkowany deszcz, opóźnienia zadania koszenia, czas oczekiwania później po zakończonych opadach, bardzo zaawansowane, fajnie rozbudowane. Śnieg, rozpoznawanie śniegu, tak? Ta kosiarka jest w stanie rozpoznać śnieg. Jest także ochrona przed upałem, żeby nie kosić trawy w zbyt gorące dni. Na przykład tutaj maksymalna temperatura 35 stopni, powyżej tej temperatury kosiarka w ogóle nie wyjedzie. Mamy także ochronę przed przymrozkami. Jeśli kosiarka rozpozna przymrozek rano, to na przykład do 10 nie wyjedzie po to, żeby no nie kosić przymrożonej trawy. Mega. Jeśli wiatr przekroczy prędkość powyżej 88 km na godzinę, kosiarka też nie wyjedzie. Super są te ustawienia pogodowe, natomiast one działają przy wsparciu po prostu z warunków pogodowych, które są dostarczane do kosiarki za pomocą po prostu zewnętrznej aplikacji pogodowej. Mamy system kontroli trakcji, no to też jest super. Mamy wsparcie dla inteligentnego domu, no, współpraca z Alexą i z Google Asystentem. No i oczywiście konserwacja części, dostajecie informację, co ile wymieniać ostrza, co ile konserwować podwozie, to też jest super, dokładnie tak jak w odkurzaczu. No i informacje o sieci, satelitach, no i tych efektach dźwiękowych, o których Wam mówiłem. Czyli mamy możliwość wyboru języka polskiego. Jest także opcjonalny moduł antykradzieżowy, który przy pomocy 4G jest w stanie no, zapewnić Wam bezpieczeństwo Waszej kosiarki. Poza tym, że ma ona wbudowaną syrenę antykradzieżową, to macie to opcjonalny moduł, który zapobiega niekontrolowanemu opuszczeniu Waszego ogrodu. Po zmapowaniu możecie wejść w mapę, a także edytować daną strefę, a także ją podzielić. To jest super, bo nie musicie mapować na przykład dwa razy, kiedy dojdziecie do wniosku, że chcecie na przykład mieć podzieloną strefę. I możecie oczywiście dla danej strefy wybrać kierunek koszenia i tutaj macie kompas i automatycznie kosiarka pokazuje Wam, w jaki sposób będzie zmieniała ten kąt, a także jaki jest najbardziej optymalny dla Waszej działki. Fajne i naprawdę ta aplikacja no, ma wszystko, czego tak naprawdę potrzeba. Jest oczywiście także ustawienie koszenia krawędzi, czy kosiarka ma te krawędzie kosić, czy też nie. No i także jak ma zachowywać się przy strefie zakazanej. Także jeśli chodzi o mnogość ustawień, niczego tu nie brakuje. Kosiarka gotowa, naładowana na 100%. Klikamy koś teraz. Rozpoczynamy. Rozpoczyna się koszenie. Po polsku koszenie jednorazowe, 4 cm, ale widzę, że ona przy wyjeździe ze stacji za każdym razem będzie się obracała. Mam tylko nadzieję, że nie spowoduje to
jakichś uszkodzeń trawnika. O, ostrzeżenie, że uruchamia ostrza. No i co? Zaczynamy koszenie. Taktyka chyba jest taka, żeby najpierw objechać cały obszar po krawędzi, a dopiero później zająć się środkiem. Jedzie rzeczywiście bardzo precyzyjnie i powtarza tą trasę, którą ustaliliśmy przy mapowaniu. Także nie ma tutaj odchyłu od normy. Tam, gdzie pojedziecie, to rzeczywiście ona odtworzy tą trasę. Co jest dużą zaletą, bo często te kosiarki boją się tych krawędzi. Krawędzie zakończone. Teraz co wybierze? Jaką strategię przyjmie? Zwróćcie uwagę na sposób zawracania tej kosiarki. Ona nie robi tego ruchu w miejscu po to, żeby tymi dużymi kołami nie ryć w ziemi, tylko robi jakby taki ruch trochę do przodu, trochę do tyłu. Używa jednego i drugiego koła, żeby się obrócić. Dzięki temu nie powinno być żadnych dziur w trawie. No i jest bardzo delikatna. Przy tym dojeździe do krawędzi mega zwalnia, prawie jak slow motion, jak miałaby się zaraz zatrzymać. Robi to bardzo, bardzo delikatnie. I dopiero później rozpędza się, no i jedzie długie pasy. Zobaczymy, jaki pójdzie aktualnie. 18 metrów kwadratowych, 12% według kosiarki zakończone, 99% baterii zostało. Mamy naszą przeszkodę, niezgłoszoną formalnie, ale widzę, że systemy sobie świetnie radzą, bardzo zachowawczo, nawet nie podjeżdżę do tego krawężnika, nie próbuję walczyć z tą choinką. Nawet jeśli nie wyznaczycie strefy wykluczenia, to i tak możecie być spokojni o to, że wasze rabatki nie zostaną skoszone. Oczywiście zachęcam mimo wszystko do wyznaczania stref, to jest jakby test, więc też chcemy pokazać, jak to działa bez żadnych dodatków, bo po to jesteśmy, żebyśmy to my sprawdzili na swojej choince, a nie wy na swojej. Natomiast widzę, że no bardzo, bardzo bezpiecznie i ostrożnie. Także fajnie to działa. Jeśli chodzi o pozycjonowanie, jeśli chodzi o to wspomaganie kamerą, widać, że te algorytmy świetnie działają i tak jak przy mapowaniu, ona super rozpoznawała krawędź trawnika, zakładam, że dokładnie tak samo jest z tą kostką. Jeśli natomiast chodzi o strategię koszenia, na razie próbuję rozkminić, co poeta ma na myśli, ale no, dla osób, które włączają tą kosiarkę, no nie śledzicie jej tak jak my, więc grunt, żeby było skoszone, a gdzie, kiedy pojedzie, no to już jest mniej ważna kwestia. Jeśli chodzi o kulturę pracy, ona pracuje praktycznie bezgłośnie, jedyne co, no to słychać obracające się ostrza i moment cięcia trawy, natomiast nawet jeśli byście chcieli odpoczywać w ogrodzie podczas pracy kosiarki, na pewno nie będzie wam w tym przeszkadzać. Test z drzewkiem mamy zakończony, bez problemu sobie poradziła, mimo tego, że nie było tu wyznaczonej strefy wykluczenia. Zostawiła natomiast sobie jeden pasek, zobaczymy, czy do niego wróci. No a teraz mamy obszar no, największej powierzchni, jazda wzdłuż całej działeczki, więc no, myślę, że zejdzie jej trochę. 35 metrów kwadratowych, 18% zakończone, 89% baterii. Zobaczymy, czy wyrobimy się z jednym ładowaniem. . 207 metrów skoszonej powierzchni, 84% jeśli chodzi o postęp. No i co? Prawie 2 godziny, zostało 15% baterii, więc kosiarka wróciła się naładować. I teraz jestem ciekawy, jak to będzie przebiegało. Czy ona będzie ładowała się do pełna, czy jednak, nie wiem, na przykład do 50% wyjedzie i skończy zadanie. Jest oczywiście komunikat, że koszenie jest opóźnione, kosiarka się ładuje, a nam zostało już niewiele do zakończenia całego zadania. Czyli można przypuszczać, że te właśnie 500 czy 600 metrów, no to są tak naprawdę dwa wyjazdy, no może trzy, w zależności od tego, jakie będą utrudnienia, czy będzie górka, czy nie, dla takiej kosiarki. Trochę mało, bo jednak fajnie, żeby ta powierzchnia tych 250-300 metrów na jednym ładowaniu była skoszona, no ale znowu wracamy do rozkminy, co nas to obchodzi. Ten robot ma po prostu działać, więc czy on skosi teraz, czy nie, no to większego problemu z tym nie ma. Czekamy na ponowny wyjazd kosiarki, no i będziemy przechodzić do podsumowania. Minęło 23 minuty od czasu wjazdu do stacji. W tym czasie kosiarka naładowała się do 51%. Żeby nie przedłużać też tego testu, nie będziemy czekać, aż naładuje się na maksa, tylko ręcznie ją włączymy. No i powinna teraz kontynuować swoje zadanie.
No i co, skoszone, jak jest? No było dość długo, dlatego że prawie 3 godziny z międzyładowaniem, które i tak w połowie przerwałem. Natomiast kosiarka w tej chwili wróciła z zapasem 30%, więc mogłem śmiało przy tych 50% ją wysłać do roboty. Skoszone jest bardzo dobrze, nie mam tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jest precyzja, było blisko krawędzi, było logicznie, nie było problemu ze strefą zakazaną, której i tak nie wyznaczyliśmy. Kosiarka doskonale rozpoznała sobie tą strefę, nie wjechała nawet minimalnie na krawężnik, nie walczyła, nie zapadła się, nie zablokowała. Także tutaj wszystko naprawdę nieźle. Zaskoczony byłem troszeczkę tym, że zostawiła te dwa paski i w momencie dopiero jak jej brakło energii, wróciła do stacji, dokosiła jeden pasek, pojechała kosić dalej i dopiero wróciła na tą ostatni skrawek. Natomiast tak jak mówię, z punktu widzenia końcowego użytkownika, czy trawa jest skoszona, tak jest skoszona. Czy jest skoszona poprawnie, tak jest skoszona poprawnie. Widać, że było równo, fajnie, więc tutaj absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Czas koszenia, no dobra, okej, długo, ale czy komuś to będzie przeszkadzało? I tak pewnie będziecie w tym czasie w pracy albo w domu. Tak wygląda kosiarka po skoszeniu 250 metrów kwadratowych powierzchni. Widać, że no, sporo tej trawy rzeczywiście jest. I co? No ostrza w normie, zresztą apka cały czas pokazuje nam, po jakim czasie zmienić te ostrza. Ja zalecam zmianę tych ostrzy mniej więcej po miesiącu. W apce akurat chyba tam no, przy takim koszeniu, jak my tutaj mamy, to zalecałoby pewnie się zmianę co półtora, no ale ten raz w miesiącu można zmienić. Zresztą ostrza zapasowe są w zestawie. Co sądzę o Segwayu? Powiem wam, że naprawdę jestem miło zaskoczony. W tej kosiarce nie chcę powiedzieć, że nic nie brakuje, bo brakuje mi regulowania ostrza z aplikacji, tak żeby nie trzeba było robić tego ręcznie tym pokrętłem. To jest numer jeden. Mogłaby być troszeczkę większa bateria, ale to jest takie czepiarstwo trochę na siłę, bo i tak ona wraca i dosyć szybko się ładuje, więc to mi nie przeszkadza. Natomiast to, co mi się podoba w tej kosiarce, ta kamera radzi sobie bardzo dobrze. Te wszystkie czujniki, gdzie ona łapała ten krawędź trawnika, końcówkę strefy, super. Wszystko logicznie skoszone, jeździ poprawnie, zawraca też ok, żeby nie dyć nam trawy. Aplikacja jest bardzo rozbudowana, bardzo zaawansowana. Szczególnie podoba mi się ta regulacja stref. Podoba mi się to, że macie możliwość no jakby ustawienia każdych warunków pogodowych. W tej kosiarce nic nie jest straszne, więc ona może stać w zimie, będzie wiedziała nawet, kiedy jest przymrozek, kiedy jest śnieg. Naprawdę imponuje. No i kosztuje sensowne pieniądze. Uważam, że to jest bardzo rozsądnie wyceniony sprzęt, który dowozi i niczego mu nie brakuje, no prawie niczego, ale jak za te pieniądze, no to jeden z ciekawszych wyborów. Fajnie wygląda, te duże koła się sprawdzają, dobry kontrast taki kolorystyczny z tym pomarańczowym. Ja szczerze mogę ten sprzęt polecić i to jest naprawdę bardzo fajna kosiarka i bardzo miłe zaskoczenie. I no i jeszcze rozmawia po polsku, to w ogóle. No i jeszcze warto do tego wspomnieć, że ma 3 lata gwarancji, więc jest o rok dłużej. Jak za te pieniądze uważam, że naprawdę bardzo, bardzo ciekawy wybór. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Zapraszam was oczywiście do dyskusji w komentarzach, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rudblog. Czołem!